Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Nazywam się Paweł Bukowski, jestem wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i mam przyjemność prowadzić przedmiot o nazwie Marketing i PR w sporcie. Jednym z tematów, który omawiamy podczas tego przedmiotu, jest organizacja eventów. Patrzymy na eventy przez pryzmat narzędzia public relations, ale także narzędzia marketingowego. Dzisiaj razem z Łukaszem i Agatą opowiemy Wam o tym, jak dobrze przygotować event z wykorzystaniem sportu. Organizację eventu możemy przygotować bazując na bardzo prostym schemacie. Jest to schemat znany od lat, który służy marketingowcom i PR-owcom do wprowadzania produktów, a także usług na rynek. Popatrzcie. Literka R to nic innego jak research, badanie, czyli tak naprawdę analiza, czy nasz pomysł ma szansę powodzenia w Waszym rejonie, miejscowości, osiedlu, miejscu, gdziekolwiek chcecie zorganizować Wasze wydarzenie. Kolejnym etapem przy organizacji wydarzenia sportowego będzie segmentacja. Literka S. Podział społeczności, w której chcecie zorganizować wydarzenie, dla której chcecie przygotować dany event w różnych kategoriach. Kategoria wiekowa, kategoria zainteresowań, kategoria geograficzna, skąd oni są, kategoria zachowań, w jaki sposób spędzają czas wolny i czy będą w stanie odpowiedzieć na Waszą zachętę do wzięcia udziału w danym wydarzeniu. Kiedy macie podzieloną społeczność, przechodzicie do literki T, jak targetowanie. Czyli z ogółu segmentów wybieracie kilka, a może jeden, który będzie naprawdę zainteresowany Waszym wydarzeniem. Stąd już jest bardzo krótka ścieżka do literki P, jak pozycjonowanie, czyli przygotowywanie komunikatów, obrazowo mówiąc przygotowanie opakowania dla Waszego eventu, aby dane segmenty zaczęły reagować na Wasze komunikaty i przyszły z odpowiedzią na zachęty do wzięcia udziału w Waszym evencie. Kolejnym etapem przy organizacji eventu sportowego jest jego nagłośnienie, spowodowanie, aby komunikaty, opakowanie, które przygotowaliście wcześniej, jak najszerszą falą dotarło do Waszych odbiorców, do targetu, które tak naprawdę wyselekcjonowaliście wcześniej. W marketingu mix mamy podstawowe cztery narzędzia. Są to cena, promocja, miejsce, a także produkt. To tak naprawdę, co Wy przygotowaliście i w jaki sposób to przygotowaliście. Ja pozwoliłem sobie rozszerzyć tą kategorię, kategorię 4P, o plus, dlatego że zmieniamy się my jako społeczności, zmieniają się media, które dostarczają nam coraz to nowych możliwości dystrybuowania naszych komunikatów. Stąd pod plusem będzie kryła się psychologia, będą kryli się ludzie, którzy troszeczkę inaczej niż w XX wieku reagują na coraz to nowe komunikaty promocyjne. Tylko od Was będzie zależało na tym etapie, na jakiego typu narzędzie się zdecydujecie. Jeżeli będziecie organizowali event dla seniorów, trudno będzie szukać w social mediach. I odwrotnie, kiedy Wasz event będzie organizowany dla dzieci i młodzieży, to właśnie social media będą numerem jeden do nagłaśniania Waszych komunikatów. Kiedy przeszliśmy przez wszystkie te etapy, czas na implementację, czyli wprowadzenie eventu w życie. Nim jednak do tego dojdzie, tutaj również musicie się na chwilę zatrzymać i dobrze przemyśleć, czy wasz event został dobrze przygotowany. Co z tego, że macie znakomitą strategię promocji, jeśli na etapie organizacji operacyjnej nie macie przemyślanego miejsca, infrastruktury i całej bazy narzędziowej, kiedy wasz uczestnik zbombardowany komunikatami marketingowymi ma pewne wyobrażenie w głowie o tym evencie, a w zderzeniu z rzeczywistością będzie rozczarowany. Moment implementacji jest bardzo ważny. Tak jak wspomniałem, to jest zderzenie waszych komunikatów wirtualnych z rzeczywistością, czyli tak naprawdę to, co przygotowaliście dla waszych uczestników. Kiedy dochodzi do momentu zderzenia planu organizacyjnego z fazą w rzeczywistości, kiedy uczestnicy przyjechali, aby rozegrać koszykówki, nie tylko, następuje faza, która kryje się pod literką C, jak controlling. Od samego początku do końca i jeszcze długo po evencie kontrolujecie całą sytuację.
czy wszystko to, co sobie zaplanowaliście na etapie scenariusza operacyjnego, tej narzędziowni, czy jest karetka, toalety, jedzenie, etc., czy wszystko jest na miejscu? Czy uczestnicy waszego eventu mają dostęp do całej infrastruktury, jaką sobie przygotowaliście? Czy na etapie napotkanych problemów w trakcie realizacji, a na pewno takie się pojawią, jesteście w stanie im sprostać i je rozwiązać na bieżąco? Kiedy event zakończy się, nie kończy się kontroli. To jest ten moment, kiedy wasi uczestnicy wracają do domów, zasiadają przed komputerami, przed smartfonami i dzielą się recenzjami na temat waszego wydarzenia. To jest bardzo dobry punkt, żeby zebrać wnioski i przygotować pomysły pod kolejne działanie, naprawić ewentualnie to, co nie wyszło w trakcie momentu implementacji waszego wydarzenia. Zatem omówiliśmy sobie przygotowanie eventu, jego organizację i promocję od strony czysto teoretycznej. O tym, jak wygląda to w praktyce, opowiedzą nasi goście Agata i Łukasz. Zachęcam do oglądania. Kiedy w 2017 roku rozpoczęliśmy planowanie naszego eventu, nie zdawaliśmy sobie sprawy z wyzwań, przed którymi stoimy. Mieliśmy pewną wizję, nie mieliśmy jednak skonkretyzowanego pomysłu. Potrzebowaliśmy sporo czasu, by skonkretyzować swoje plany. Wiedzieliśmy na pewno, że chcemy zorganizować ciekawy event sportowy, taki, którego jeszcze w naszym mieście nie było. W tym celu dokonaliśmy analizy rynku. Musieliśmy zorientować się, czy w naszym mieście podobny event miał już miejsce, czy odniósł sukces, czy rozwijał się z powodzeniem, czy może do tej pory nikt nie zorganizował podobnego wydarzenia. Musieliśmy się również zorientować w innych eventach sportowych, propozycjach miasta na okres wakacji. Prześledziliśmy cały kalendarz od czerwca do sierpnia wydarzeń sportowo-rozrywkowych w Toruniu, by móc ustalić najlepszy termin dla naszego eventu, tak by nie wchodzić w kolizję z innymi ciekawymi eventami organizowanymi w naszym mieście. Zaczęliśmy troszeczkę nietypowo, ponieważ rozpoczęliśmy planowanie swojego eventu od znalezienia idealnego miejsca. Wybraliśmy Błonie Nadwiślęskie, dlatego że było to miejsce trochę zapomniane przez Torunian, ale właśnie w tym okresie, kiedy chcieliśmy stworzyć tę pierwszą edycję naszego eventu, na tym obszarze odbyła się renowacja terenów, nowa infrastruktura, także naprawdę potencjał był ogromny. Bardzo ważnym aspektem przy planowaniu eventu są oczywiście kwestie finansowe. Nie znamy jeszcze budżetu, natomiast znamy źródła, z których moglibyśmy uzyskać środki. Nierzadko są to środki publiczne, dlatego tym bardziej wybór miejsca na nasz event był naturalny, ponieważ wiedzieliśmy, że wówczas, kiedy zaadoptujemy to miejsce, trochę właśnie zapomniane przez mieszkańców, również możemy liczyć na większe wsparcie od władz miasta. Większość środków pochodzi jednak ze źródeł prywatnych, prywatnych firm, prywatnych sponsorów, szczególnie właśnie osób, które kochają sport, jest to ich pasja, ale także osób, które widzą w tym sens, widzą sport jako nośnik reklamy, jako narzędzie marketingowe, ponieważ sport w dzisiejszych czasach również jest tak postrzegany. Musieliśmy też sobie odpowiedzieć na kluczowe pytanie. Do kogo kierujemy swoją ofertę, do kogo kierujemy swój event? Wiedzieliśmy, że chcemy, żeby na evencie królowała koszykówka, więc wiedzieliśmy, że musimy trafić do miłośników, kibiców koszykówki w naszym mieście, a był to dobry czas, ponieważ drużyna toruńska Twarde Pierniki odnosiła spore sukcesy, świetnie się rozwijała, tych kibiców koszykówki przybywało, a takiego typowego eventu po zakończeniu koszykarskiego sezonu nie było. Był to dobry moment, dobra chwila, chcieliśmy to wykorzystać. Nasza oferta oczywiście była też kierowana do zawodników, nie tylko z naszego regionu, ale i z całej Polski. Chcieliśmy zaprosić najlepszych zawodników koszykówki ulicznej, tak by uatrakcyjnić i podnieść rangę naszego eventu. Założyliśmy sobie, że trzecią grupą odbiorców naszego eventu powinni być mieszkańcy Torunia, niekoniecznie związani ze sportem,
niekoniecznie związani z koszykówką w jakikolwiek sposób, czy to czynny, czy to bierny, ale chcieliśmy po prostu zaproponować mieszkańcom jakąś alternatywę na spędzenie wspólnie wolnego czasu. Dlatego założyliśmy sobie, że oprócz typowego sportowego wydarzenia musimy zadbać o oprawę niemalże festynową. Ostatnią, czwartą grupą odbiorców naszego eventu byli oczywiście nasi sponsorzy. Chcieliśmy zrobić wszystko, by widzieli sens uczestnictwa w naszym evencie, dlatego stworzyliśmy dla nich profesjonalną, sponsorską ofertę. Poprzez pozycjonowanie grupy docelowej zaczęliśmy tworzyć ofertę szytą na miarę, tak by wszystkie te cztery grupy chciały uczestniczyć w naszym wydarzeniu. Absolutnie kluczowym elementem przy przygotowywaniu eventu jest plan na promocję. Korzystaliśmy z różnego rodzaju narzędzi promocji, od tych bardzo tradycyjnych do tych nowoczesnych, ponieważ spektrum tutaj naszych odbiorców był bardzo szeroki. Kiedy mamy wyznaczoną już grupę docelową, kiedy znany jest nam budżet, który chcemy i musimy osiągnąć, kiedy mamy zbudowaną strategię promocji naszego eventu, możemy powoli przechodzić do implementacji. Warto jednak jeszcze na chwilę się zatrzymać, przejrzeć nasze pomysły, przejrzeć wszelkiego rodzaju dokumenty, czy posiadamy wszystkie zgody, czy coś jest jeszcze niezbędne, by zorganizować nasz event, i wówczas tak naprawdę możemy coś jeszcze poprawić. Warto podkręcić atrakcyjność i efektywność naszego eventu, bo ludzie są najważniejsi, trzeba ich przyciągnąć, dlatego potrzebowaliśmy jakiegoś magnesu. W pierwszym roku postanowiliśmy postarać się z całych swoich sił, by sprowadzić do Torunia najlepszych zawodników streetballowych w Polsce. Kiedy zbliża się już termin naszego wydarzenia, emocje sięgają zenitu, musimy się upewnić, czy na pewno wszystko mamy dopięte na ostatni guzik. A mogę powiedzieć, że nigdy nie jest tak, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Jest to jednak praca pod wielką presją czasu i czasami po prostu, będąc uzależnionym od pracy tak wielu osób, jakiś element nie działa. Ale wtedy trzeba umieć reagować, umieć również kontrolować sytuację i o tyle, o ile na pierwszej edycji uczyliśmy się tego, tak teraz jesteśmy na pewno już znacznie mądrzejsi i reagujemy szybciej i sprawniej. Kontrola eventu, jego wyników zaczyna się tak naprawdę z pierwszymi minutami wydarzenia. Później jeszcze na wiele tygodni po wydarzeniu, a nawet wiele miesięcy po nim, już w trakcie planowania tak naprawdę kolejnej edycji, kolejnego wydarzenia, nadal zastanawiamy się, co mogliśmy zrobić lepiej, co nam nie wyszło, co możemy poprawić. Nie możemy zapominać o tym, że nawet typowy event sportowy musi mieć charakter festynny. Charakter wydarzenia, który jest tak naprawdę skierowany do szerokiego spektrum osób. W związku z tym stworzyliśmy strefę gastronomiczną, w której to można było zjeść naprawdę bardzo dobre jedzenie, wypić orzeźwiające napoje. Był to jednak środek lata, kiedy organizowaliśmy event, więc musieliśmy zadbać o całe zaplecze gastronomiczne, ale dodatkowo pojawiały się na naszych eventach różnego rodzaju dmuchańce, przenośne place zabaw, a nawet duże, wesołe miasteczko sporych rozmiarów Luna Park, który jeszcze bardziej podkręcił nasz event, spowodował, że torunianie tłumnie przychodzili na Błonia Nadwiślańskie. O tym, jak współczesny sport zależny jest od marketingu i public relations, opowie Wam Łukasz. Znaczenie PR-u i budowanie wizerunku u sportowca jest bardzo ważnym
bardzo ważną kwestią. W dzisiejszych czasach musimy sobie rozgraniczyć sportowca, pierwsza strefa, sportowiec, taki czysty sportowiec, który trenuje, rozgrywa mecze, dba o kulturę fizyczną, dba o to, żeby utrzymywać siebie w jak najlepszej formie, ale z drugiej strony sportowiec w dzisiejszych czasach musi równie dbać o PR i o marketing, ponieważ te dwie rzeczy naprawdę stały się jednym elementem. Kwestia podtrzymywania relacji z kibicami to nie tylko, nazwijmy to, obowiązki, ale również przyjemność, przybijanie piątki po meczach, chodzenie po różnych szkołach, przedszkolach, branie udziału w eventach charytatywnych, ale również jakaś własna inicjatywa. No, moją własną inicjatywą jest koszykarska feta, która odbywa się co roku. Jest to event skierowany do mieszkańców Torunia, którzy z pasji do koszykówki bardzo lubią przyjść na świeżym powietrzu, poprzebywać, pooglądać koszykówkę na fajnym poziomie. Nasz event potrzebował wsparcia czysto marketingowego i PR-owego, ponieważ przede wszystkim zależało nam na jak największym zasięgu. Zasięg uzyskaliśmy poprzez najłatwiejszy z kanałów, czyli internet. A wiadomo, wszystkie dostępne social media były nam tutaj pomocne. My też skorzystaliśmy z social mediów, twardych pierników, ponieważ zależało nam, żeby dotrzeć do jak największej rzeszy ludzi, którzy są zainteresowani koszykówką. Naszą ofertę kierowaliśmy przede wszystkim do mieszkańców Torunia, do młodzieży. To były osoby młode, korzystające z kanału internetowego, świetnie poruszające się po social mediach, więc bardzo łatwo było nam do nich dotrzeć. Wizerunek klubu, public relation, moich kolegów zdecydowanie bardzo pomógł nam w budowaniu naszego eventu poprzez to, że zaprosiłem właśnie swoich kolegów, którzy są kadrowiczami, którzy są medalistami Mistrzostw Polski. Lato też jest takim czasem, gdzie już nie ma sezonu, jednak ci fani koszykówki są spragnieni jakiegoś koszykarskiego eventu. Mam nadzieję, że ta nasza koszykarska feta już się wpisała w kalendarz wszystkich i co roku na rok będzie tak naprawdę coraz więcej ludzi na to przychodziło i bardzo fajnie będą spędzali czas. Duże nazwiska na małych i dużych imprezach przyciągają nie tylko sponsorów, kibiców, ale również media. Obecność w mediach powoduje to, że po udanym evencie, kiedy takie medium zajrzy na nasz event, przyjedzie czy to telewizja, czy to radio, czy to gazeta, będą z tego solidne podwaliny pod następny przyszły event. Otoczenie oczekuje pewnej otwartości. Ja postawiłem zdecydowanie na autentyczność. Wizerunek samego siebie, eventu, który mamy zamiar zrobić, przede wszystkim musimy postawić na to, żeby to było prawdziwe. Zyskamy również zaufanie tych uczestników, ponieważ jeżeli nasza impreza im się spodoba, bardzo dobrze będą ją reklamowali, a tak naprawdę taka poczta pantoflowa jest najlepszym nośnikiem informacji. Zaufanie przede wszystkim to jest strona biznesowa. Jeżeli jakiś dany sponsor zobaczy, że nasz event się przyjął, kolokwialnie mówiąc, że dopisała frekwencja, że wszystko było dopięte na ostatni guzik, dużo łatwiej nam będzie namówić go do współpracy, albo nawet sam się od razu po evencie odezwie i powie, że za rok bardzo chętnie wziąłby również udział. Budując event, postaw przede wszystkim na autentyczność. Nie zapominajcie o PR-ze, jest równie ważny jak sam marketing.